Koło gospodyń wiejskich Sklęczan za potrawę kaczka po klęczańsku awansowało do finału ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Bitwa Regionów, który zaplanowano na wrzesień bieżącego roku w Poznaniu. Bitwa Regionów to wydarzenie, które towarzyszyło 13. Festiwalowi Podkarpackich Smaków w Górnie. 9 czerwca drugi etap wygrały panie z Klęczan, które podbiły serca pyszną kaczką i we wrześniu powalczą o wygraną w kolejnym ogólnopolskim etapie konkursu. Jak w ogóle wasze koło znalazło się w tej Bitwie Regionów i jaka była droga do tego, by tak wysoko zajść i tak wysoko dać o sobie znać? Więc tak, odpowiedziałyśmy na zaproszenie, można tak powiedzieć, burmistrza naszego, ponieważ wysłał do wszystkich kół gospodyń wiejskich w naszej gminie takie zaproszenie, informację, że jest taka Bitwa Regionów. I potem już szukałyśmy w internecie regulaminu tego konkursu. Konkurs jest trzyetapowy. Do pierwszego etapu zakwalifikowało się 74 koła, przepraszam, z województwa podkarpackiego. Należało wysłać zdjęcie, zaprezentować swoją potrawę, opisać składniki, proces wykonania. I kryteria oceny były takie, że i skomplikowaność potrawy, i tradycyjne składniki tej potrawy, oczywiście dotychczasowe jeszcze sukcesy. To wszystko tam komisja sumowała, liczyła, dzieliła, mnożyła i zakwalifikowałyśmy się do dalszego, drugiego etapu. Zakwalifikowało się 10 kół z Podkarpacia. Myśmy uzyskałyśmy największą ilość punktów, byłyśmy na pierwszym miejscu i startowałyśmy z pierwszego miejsca. Teraz po tym naszym sukcesie trzeci etap konkursu, czyli Poznań. Jedziemy do Poznania. Koło gospodyń wiejskich w Klęczanach długo nie musiało zastanawiać się, jaką potrawę przyszykować na konkurs. Kaczka to już wieloletnia tradycja i często gości na naszych stołach, przyznają panie z koła. Dawniej na Klęczany mówiło się mokrzanki. Dlatego, że tam jest teren bagnisty, na łąkach jest takie mokradła. Dużo było kaczek, dużo przylatywało dzikich kaczek i ludzie też, praktycznie co drugi dom wcześniej chowano kaczki. Pomyślałyśmy sobie, że może mięso, coś z mięsa. Były różne propozycje, były pierożki, były takie pobrane pod uwagę, proziaczki, ale stwierdziłyśmy, żeby to była jednak potrawa taka bardziej wykwitniejsza, może niecodzienna od święta. No i tak jak powiedziałeś, tak, plebanowej, tak, z plebanowego stołu. Tak jest. Ponieważ to jest akurat taki przepis, gdzie pani kucharka z Klęczan, która pomagała zawsze przy odpustach, czy w Klęczanach, czy w Będziemyślu, ona właśnie serwowała tą kaczkę. Jak przyrządzić kaczkę po klęczańsku? Bierzemy piękną kaczkę, dorodną. Puściutko. Skubiemy ją, czyścimy. Później wyluzowujemy albo trybujemy, czyli oddzielamy mięso od kości. Starannie ją nacieramy przyprawami. Masaż robimy. Z czosnku. Czosnek, majeranek, sól. No i później faszerujemy wcześniej przygotowanym mięsem mielonym z podrobami z tej kaczki. Dodajemy orzechy. Później ją pięknie składamy, zszywamy i pieczemy na bursztynowo. Etap ogólnopolski odbędzie się we wrześniu w Poznaniu. Panie z Klęczan do Wielkopolski pojadą z pozytywnym nastawieniem. Mamy zamiar wygrać. Godnie ciągle na stronie internetowej Bitwy Regionu śledzimy, tak, podglądamy. Tak. Jedziemy po wygraną. Jedziemy reprezentować gminę. Tak. I województwo. 14 czerwca burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć zaprosił koło gospodyń wiejskich do podziemi ratusza. Tam pogratulował paniom wygranej i dziękował za promowanie gminy. My również gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatniej Bitwie Regionów.